Dziś obchodzimy Dzień Grzeczności za kierownicą. Jest to kolejny dzień, który gdzieś tam w zamyśle twórców ma podkreślać z jednej strony to, że kierowcy to jest jednak taka zła grupa zawodowa, a z drugiej strony ma nam przypominać o tym, żeby jednak nie dawać się gdzieś tym złym pokusom na drodze i przypominać nam o tym, że przepisy są jednak po to, żeby ich przestrzegać, a nie jak to choćby my Polacy lubimy mówić, że przepisy są po to, żeby je łamać. Tak więc bądźmy dla siebie, moi drodzy, grzeczni, bądźmy dla siebie mili na drodze. Ja muszę powiedzieć, że w mojej obserwacji z tym wszystkim nie jest u nas źle. Oczywiście ciągle za kierownicami w naszym kraju siedzi spora grupa tak naprawdę dzbanów drogowych, żeby nie powiedzieć dosadniej o tych ludziach. Oni tak naprawdę robią taką bardzo złą robotę dla wszystkich, którzy poruszają się samochodami po Polsce i nie tylko po Polsce. Natomiast powiem szczerze, ja z taką prawdziwą agresją na drodze spotkałem się, no może tak naprawdę kilka razy, a jeżdżę naprawdę dużo, jeżdżę również po obcych miastach, nigdy nie miałem problemów z tym, żeby ktoś mnie, nie wiem, blokował, nie pozwolił mi zmienić pasa, naciskał. Oczywiście gdzieś tam zdarzają się sytuacje, że ktoś mi światłami mrugnie, na przykład będąc na lewym pasie, że ktoś mnie strąbi. Rzecz, myślę, w pewien sposób też normalna. Nie jestem człowiekiem nieomylnym, też popełniam błędy i kogoś ten błąd może irytować i tak dalej. I też mogę mieć jakieś zachowania na drodze, które kogoś będą denerwowały. Więc tutaj patrzmy też przez pryzmat taki, że no, nie jesteśmy idealni. Natomiast ten Dzień Grzeczności w tym roku nam się bardzo fajnie schodzi z wyborami samorządowymi, bo dziś tak naprawdę mamy ostatni dzień wyborczej kampanii, więc jest to ostatni dzień, kiedy jeszcze możemy sobie tych kandydatów wszystkich gdzieś tam posłuchać, gdzieś możemy się z nimi jeszcze spotkać. I powiem szczerze, w końcu tak naprawdę dostrzeżono również w tej kampanii problemy kierowców. Wreszcie w programach wyborczych mówi się o transporcie zrównoważonym, i to faktycznie zrównoważonym, a nie tylko takim, gdzie wywalamy samochód na bok. Czyli to, co często mamy w polityce tej, powiedzmy, ogólnokrajowej czy ogólnoeuropejskiej, która to właśnie te samochody chce nam ograniczyć. Wreszcie od kandydatów dostrzegam, czy w programach kandydatów dostrzegam konkretne miejsca, które powinny być wyremontowane, przebudowane, zbudowane. I biorąc pod uwagę to, co często ci kandydaci czego dokonywali, to myślę, że to, o czym mówią w tej kampanii, myślę, że wiele tych obietnic może być tak naprawdę po dojściu ich do władzy, czy często utrzymaniu władzy, może się okazać, że faktycznie takie inwestycje
w tych naszych miastach będą, będą realizowane. I poniekąd właśnie to też powoduje, że te wybory samorządowe to tak naprawdę chyba najważniejsze wybory, z jakimi mamy do czynienia. Bo to są wybory, które faktycznie mają decydować o tym, co się dzieje koło nas, co się dzieje dla naszej małej społeczności. Tutaj w tych wyborach nie będą się decydowały ustawy, kwestie światopoglądowe, czy ta partia jest za tym, czy jest przeciwna temu, ale to właśnie wybory samorządowe powodują tu to, jak w danym miejscu mi się żyje. Czy skwerek koło mojego domu będzie w końcu wyremontowany? Czy droga, którą dojeżdżam do pracy, będzie wreszcie naprawiona? Czy autobus, z którego korzysta moje dziecko, jadąc do szkoły, będzie w końcu, nie wiem, wykonywane kursy nowoczesnym taborem, że będzie częściej być może kursował? To są właśnie wybory samorządowe. To, co się dzieje koło nas, blisko nas, w naszym otoczeniu. Dlatego wybory samorządowe w mojej ocenie są tak bardzo wyborami ważnymi. Powiedziałbym, że nawet chyba najważniejszymi spośród tych wszystkich wyborów, w których uczestniczymy.